Ja chciałbym się dowiedzieć, jakie byłyby konsekwencje, gdyby te substancje, które Pani mówiła, przemawiają w sytuacji naszego ujęcia, popłynęły w kranach i zostały zmrożone przez odbiorców. Aha, jakie byłyby konsekwencje? To znaczy, no, z tego co pamiętam, ten tetrachloroeten, no można sobie nawet na temat tych substancji poczytać, bo to jest w tej chwili jest taka, media informują, no chociażby w internecie, tylko trzeba wejść na strony takie, gdzie jesteśmy pewni, że to jest podpisane przez kogoś, kto ma do tego, tak, jest władny, żeby o tym pisać, a nie tam jakieś fora internetowe. No, w tych ilościach, w jakich był, gdyby spożyli, no to co może być? To zabrzmi trochę śmiesznie, bo ja jak to czytałam, prawda? Pani prezes też się uśmiecha. No, takie ma właściwości troszeczkę na centralny układ nerwowy, ja tak w cudzysłowie mówię, jakbyśmy byli pod wpływem narkotyków, no, ogólnie. Czyli mówię, wszyscy w Nowej Dębie są weseli, bo piją wodę, ale nie piją. Na szczęście zostało to wycofane, wyeliminowane. Nie są to jakieś przy tych niewielkim przekroczeniu, tam są dopuszczone pewne, mogą być. Także to nie jest tak, że zupełnie od razu coś się dzieje i od razu jest szkodliwość dla zdrowia. No niemniej jednak, jakbyśmy to pili w wysokim stężeniu latami, no to konsekwencje trudno przewidzieć, ale mogłyby być jakieś, powiedzmy, w centralnym układzie nerwowym. No, na szczęście zostało to w taki sposób, nie inny, trochę trudny, ale wyeliminowany. Ja zadałem to pytanie, ponieważ chciałem wiedzieć, czy jesteśmy ewentualnie przygotowani na wypadek, gdyby taka sytuacja kryzysowa się zdarzyła.